16 mamy? Raz, dwa. Thank you.
Thank you.
Witam, witam, witam. Będę się starał. Witam wszystkich Państwa na uroczystości chrztu zorganizowanej przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Spodziewamy się, że cała uroczystość powinna trwać około 40 minut i składać się z czterech elementów. Najpierw będziemy mogli posłuchać biblijnego wprowadzenia do tematu chrztu. Następnie będzie miało miejsce wyznanie wiary. Później, tutaj w tej naszej rzece, odbędzie się zanurzenie, chrzest czterech osób. I na końcu pozostają informacje podsumowujące. Więc uroczystość rozpoczniemy od pieśni. Pieśni, która nosi tytuł Bóg Syna dał. W śpiewie przewodniczyć nam będzie pastor Zenon Korosteński, ale wszystkich, którzy pieśń znają, zapraszamy do towarzyszenia mu. Jeżeli ktoś jej nie zna, można ją znaleźć, wpisując jej tytuł Bóg Syna dał w wyszukiwarkę. Tam bardzo szybko można znaleźć jej treść. Także zapraszam, Bóg Syna dał. Bóg Syna dał, by mnie wybawić, by przemóc śmierć i z grzechem bój. On żył i zmarł, by mnie wykupić, a pusty grób dziś świadczy, Zbawca żyje mój. Bo żyje On, jutro mnie nie trwoży, bo żyje On, w Nim moja moc. A że ja wiem, kto przyszłość dzierży, radością moje życie jest, bo żyje On. Któregoś dnia, gdy Jordan przejdę i skończą się dni łez i trwóg, tam, gdzie mój Pan z triumfem wejdę i ujrzę światło chwały, gdzie panuje Bóg. Bo żyje On, jutro mnie nie trwoży, bo żyje On, w Nim moja moc. A że ja wiem, kto przyszłość dzierży, radością moje życie jest, bo żyje On. Radością moje życie jest, bo żyje On. Dawno temu, na podstawie sprawozdania Nowego Testamentu, rozpoczęło się coś, co znamy jako uroczystość chrztu. Pierwszy w sprawozdaniu biblijnym zapoczątkował ją Jan Chrzciciel. Wyglądało to mniej więcej tak, jak wygląda dzisiaj. Ja stoję nad rzeką i tak ponad 2000 lat temu Jan Chrzciciel stał nad rzeką i przemawiał do ludzi, którzy zgromadzili się po to, żeby go słuchać. I miał im coś do powiedzenia. Do żołnierzy mówił: poprzestawajcie tylko na swoim wynagrodzeniu i nie okradajcie ludzi. Do władców mówił: jeśli czynicie coś, czego nie powinniście czynić, nie róbcie tego więcej. Do prostych ludzi mówił, aby umieli poprzestawać na tym, co małe. Innymi słowy, Jan Chrzciciel wskazywał ludziom inną drogę. Wskazywał im drogę, na której mogliby żyć zgodnie z tymi dawnymi, a jednak znanymi w tamtym czasie prawami opisanymi w Piśmie Świętym. I ci ludzie, którzy słuchając Jana Chrzciciela chcieli podążyć drogą, którą im wskazał, byli przez niego chrzczeni.
Chrzest polegał na pełnym zanurzeniu w wodzie, w ten sposób będąc symbolem rezygnacji z tego życia, które prowadzono do tej pory i rozpoczęcie nowej drogi. Jan również mówił, że po nim przyjdzie ktoś mocniejszy niż on sam, ktoś, komu nie jest godzien nawet rozwiązać rzemyka u sandałów stóp jego. I tym kimś był Mesjasz, którego znamy jako Jezusa. I Jezus również rozpoczął nauczanie Słowa Bożego i teraz cytuję Słowo Boże, jego kazania sprowadzały się do słów: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Tym samym Jezus, podobnie jak Jan Chrzciciel, pokazywał ludziom nową drogę. Pokazywał im inną możliwość życia, inny kierunek życia. I tym wszystkim, którzy byli gotowi zaakceptować propozycję, którą chciał im wskazać i wskazywał, proponował również chrzest. I choć Jezus sam nie chrzcił, jak mówi Słowo Boże, a chrzcili jego uczniowie, to jednak każdy, kto postanowił przyjąć zasady jego królestwa, oferował wyrażenie tego w owej uroczystości chrztu. Tylko z Jezusem było coś niezwykłego. On nie był zwykłym nauczycielem, bo starał się ludziom pokazać i powiedzieć coś, co chwytało uwagę ludzi. Mówił im bowiem, że nadchodzi czas, kiedy on wprowadzi nowe królestwo. My byśmy powiedzieli dzisiaj, bo nie żyjemy za bardzo w czasie królestw, nowe państwo. I mówił, że w tym nowym państwie nie będzie na przykład chorób. Mówił, w tym moim nowym państwie nie będzie śmierci, w tym nowym moim państwie politycy nie będą się kłócić, w tym nowym moim państwie nie będzie katastrof, w których ludzie będą ginąć. I teraz jakkolwiek słowa te wydają się całkowicie naiwne, to byłoby chyba najłagodniejsze określenie, którego można użyć, tak w przypadku tego akurat nauczyciela nie można było ich w tak łatwy sposób zlekceważyć, ponieważ Jezus nie tylko mówił te słowa, ale on również dawał dowód prawdziwości tych słów. Bo gdy mówił, że w jego królestwie czy państwie, które nadchodzi, nie będzie chorób, jednocześnie podchodził do ludzi, którzy byli chorzy, i ich uzdrawiał. I to było tak samo nierealne, jak dzisiaj myślimy o tym, żeby miało to się stać na naszych oczach. Ale to się działo. Gdy Jezus mówił, że w tym nowym świecie nie będzie śmierci, to nie był gołosłowny i zdarzyło mu się, pewnie znają Państwo historię Łazarza, i również w innych historiach, kogoś, kto zmarł, wzbudzić z martwych, dając dowód, że jego słowa są prawdziwe. I ten dowód był tak potężny i tak ważny, że dzisiaj, 2000 lat później, wielu ludzi nadal w to wierzy i wierzy, że jego słowa były prawdziwe. Więc Jezus zaproponował ludziom coś nowego, zaproponował im nowe królestwo i nowe życie. Ale ta nowa droga, którą wskazywał, wiązała się również z nowymi prawami, z nowymi zasadami tego królestwa. I tak, zgodnie z nauką Ewangelii, każdy człowiek, kto słuchał wtedy albo słucha teraz nauczania Słowa Bożego, zapoznaje się z tą drogą, którą Jezus zaproponował dla wszystkich ludzi, ma możliwość zdecydowania, czy to jest droga, którą chce obrać i nią podążyć, czy też nie. I każdy, kto zdecyduje się wybrać tę drogę zgodnie z nauczaniem Słowa Bożego, powinien, tak jak zostało nam to przedstawione w Piśmie Świętym, idąc za przykładem Jezusa, wejść do wody i doświadczyć zanurzenia, który jest obrazem całkowitego oddania się Jezusowi. I przed jeszcze wierszem i wyznaniem wiary, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. 2000 lat temu sytuacja nie była dużo inna niż dzisiaj. Wtedy przyjęcie nauczania Jezusa nie było aż tak bardzo popularne. Gdy ktoś zdecydował się iść za tym nauczycielem i zdecydował się na ów chrzest, to mógł spodziewać się, że nie będzie dobrze potraktowany przez tych, którzy uważani byli za autorytety tamtego czasu. Mógł spodziewać się, że jego rodzina nie zawsze potraktuje go tak, jak tego chciał, że może zostanie odrzucony, a jednak ludzie decydowali się iść za Jezusem. I dzisiaj jest podobnie. Ale wezwanie Jezusa jest ciągle takie same, by każdy, kto tylko zapozna się z tą nauką Ewangelii, i chce żyć zgodnie z drogą, którą wskazał Jezus, przyjmując Jego przebaczenie, by mógł dać wyraz swojej wiary w zewnętrznym obrazie, jakiego za moment będziemy mogli doświadczyć. Ale zanim wyznanie wiary, wysłuchamy jeszcze wiersza.
Dzisiaj na naszych oczach, dzisiaj na naszych oczach narodzą się dla nieba takich sztów, tu więcej trzeba. Dzisiaj są mściny, to są nowe narodziny. Dzisiaj, dzisiaj w tej wodzie narodzą się dla nieba takich sztów, tu więcej trzeba. Takich sztów w zborach adwentowych więcej trzeba. Małgosiu, Marianie, Patryku, Bogdanie. Dzisiaj, w zasadzie to nie dzisiaj, bo już jakiś czas temu zdecydowaliście się na to, aby Pana Jezusa Chrystusa postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu. I jesteście świadomi tego, że jest to duża odpowiedzialność, że jest to zobowiązanie na całe życie. Ja bardzo lubię porównywać chrzest do ślubu. Chociaż dzisiaj jest kryzys związany z małżeństwami, wiele małżeństw rozpada się, to jednak wiemy, że tak nie powinno być. I wy, kiedy również dzisiaj decydujecie się, żeby podążać za Panem Jezusem, kiedy wchodzicie na tą wąską drogę i chcecie oddać Mu swoje serca. Pan Jezus powiedział kiedyś takie słowa, że kto Go wyzna przed ludźmi, tego On wyzna przed aniołami w niebie i przed swoim Ojcem. Wielu ludzi nieraz wstydzi się Pana Jezusa, mimo że są chrześcijanami. Dzisiaj, stojąc tutaj w taki sposób, deklarujecie, że nie wstydzicie się Go, że chcecie Go uwielbić w swoim życiu, że może będą się dzisiaj niektórzy patrzeć na Was dziwnie, ale postanowiliście iść za Jezusem mimo wszystko, bo podążanie za Jezusem nieraz wiąże się z pewną ceną. Dlatego, żeby wasze wyznanie wiary mogło wybrzmieć, żebyście mogli wyznać właśnie Jezusa przed tym sporym zgromadzeniem, chciałbym zadać wam 3 pytania. Czy przyjmujecie Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela i Pana? I czy pragniecie prowadzić życie w zbawczej łączności z Nim? Czy przyjmujecie nauki Pisma Świętego, jakie wyrażone są w podstawowych zasadach wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego? I czy ślubujecie za łaską Bożą prowadzić swe życie zgodnie z tymi zasadami? Czy pragniecie przyjąć chrzest będący zewnętrznym wyrazem waszej wiary w Jezusa Chrystusa i zostać przyjętymi do wspólnoty Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a także wspierać Kościół i jego misję jako wierny szafarz swoim osobistym oddziaływaniem, oddawaniem dziesięcin, darami i życiem służby? Amen! Niech Bóg błogosławi waszą decyzję, a teraz będziemy po kolei wchodzić do wody, aby uwiecznić tą waszą decyzję, to wasze przymierze razem z Nim. Ja tylko bardzo proszę, gdy podejdziemy, żeby widzieć dobrze uroczystość, żeby pozostawić mi chociaż taki mały przesmyk, żebym mógł Marcina widzieć. To będzie nam bardzo pomocne w dalszej organizacji. No nie mogę, bo tu jest głośno. Nie, przesunąć troszkę w lewo. Nie mogę. Zrobię. Tak, ja nic nie widzę, przepraszam. W związku z tym, że pokochałaś Pana Jezusa i wyznałaś swoją wiarę, chrzcimy Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Właśnie dlatego, że Ty również pokochałeś Pana Jezusa i wyznałeś swoją wiarę, chrzcimy Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na podstawie Twojej miłości do Jezusa i Twojego wyznania wiary chrzcimy Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dlatego, że pokochałeś Pana Jezusa i wyznałeś swoją wiarę. I Ciebie chrzcimy w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, co jakiś czas mam możliwość udać się do zakładu karnego, aby tam rozmawiać z ludźmi, którzy z różnych powodów znaleźli się w tym miejscu. I to, co zawsze mnie zastanawia, to to, że większość z nich deklaruje, że są chrześcijanami, że są ludźmi wierzącymi. Wydaje się, że fakt, że jako chrześcijaństwo wprowadziliśmy coś takiego jak chrzest dzieci, było naszym błędem. Dlatego, że odebraliśmy ludziom prawo do niewiary. Odebraliśmy ludziom prawo do tego, by mogli decydować o swoim losie. Ale gdy ludzie mogą decydować, będąc świadomymi, gdy mogą sami zdecydować o swoim losie, czy rzeczywiście chcą być wierzący, czy rzeczywiście chcą podążyć za nauką Ewangelii, czy nie, wtedy jest to ich decyzja. Nikt ich do tego nie zmusza, nikt ich nie zobowiązuje. Jest to decyzja każdej osoby. I drodzy Państwo, jak tutaj jesteśmy wszyscy razem, chcielibyśmy, myślę, że mogę pozwolić sobie w imieniu osób, które zostały ochrzczone, poprosić was, abyście chociaż przez chwilę poważnie pomyśleli o tym, jaka jest wasza przyszłość, jaki jest wasz los. Autor listu do Hebrajczyków powiedział, że człowiekowi dane jest jedno życie, a potem przychodzi mu umrzeć i czeka go już tylko sąd. I póki mamy to jedno życie, póki mamy tę jedną chwilę, żeby pomyśleć, żeby zdecydować, to dobrze, abyśmy zdecydowali słusznie. Więc zachęcamy Państwa jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, aby sięgać do Słowa Bożego, aby szukać tam nauki, która została zawarta dawno temu, którą być może w jakimś stopniu z czasem zapomnieliśmy. Bo może obraz, do którego przywykliśmy, który nas zniechęca, nie jest tak naprawdę obrazem prawdziwego Kościoła i prawdziwego obrazu Ewangelii, ale jest pewnym wypaczeniem. Także zachęcamy do sięgania do Słowa Bożego, bo Jezus jest lepszy. Dziękujemy bardzo, życzymy dobrego popołudnia i do zobaczenia następnym razem.
Witam wszystkich bardzo serdecznie w tych popołudniowych godzinach dnia sobotniego. Chcemy teraz na chwałę naszemu Panu zaśpiewać pieśń pod numerem 189. Twoje imię, bo jest godne wszelkiej chwały i wszelkiej czci. Chcemy Cię chwalić i uwielbiać za to, że jesteś Bogiem miłości, że z tej wielkiej miłości okazujesz nam nieustannie łaskę swoją, że możemy nieustannie widzieć Twoje błogosławieństwa w każdym naszym życiu. Ale dzisiaj mamy szczególny dzień i szczególnie Tobie dziękujemy, że są osoby, które zdecydowały się zmienić kierunek swojego życia. Wyrwane ze świata, jak ta głownia z ognia, chcą teraz dla Ciebie błyszczeć, chcą teraz kroczyć Twoją drogą. Dziękujemy Tobie za to, że Duch Święty w tak cudowny sposób działa i zmienia życia ludzi. Dziękujemy Tobie, i że i kiedyś na naszej drodze Duch Święty stanął i że my również kroczymy, a cóż, zdarzają nam się rozmaite potknięcia, dlatego też prosimy i dzięki łasce Twojej mamy nadzieję, że nas oczyścisz, wybaczysz i będziesz nieustannie prowadził i strzegł.
Wierzymy, że teraz w tej godzinie pozostaniesz tu z nami obecny, że szczególnie obdarzy nas radością, darem Ducha Świętego, kiedy będziemy mogli witać tych, którzy zdecydowali się to swoje życie zmienić w mocy Twojej. Ale szczególnie właśnie prosimy o te osoby, aby rzeczywiście Duch Święty działał nieustannie i nie ustawał, ponieważ świat jest bardzo mocny, bardzo silny, ale ponad Ciebie nie ma nic. Ty wszystko zwyciężasz. Dlatego wołamy do Ciebie i prosimy, obdarz nas wszystkich, a szczególnie te osoby, darem Ducha Świętego. Amen. Nieczęsto się zdarza, tak jak dziś, że kolejny punkt programu rozpoczynamy z wyprzedzeniem. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Jedynie tak pomyślałem, że jeśli ktoś z internautów, kto był poinformowany o czasie rozpoczęcia czwartego bloku i włączy się w program dokładnie o wyznaczonym czasie, może być zaskoczony, że program już trwa. Więc już na samym początku przepraszam, szczególnie tych braci z drugiej strony szklanego ekranu. Potem jeszcze powtórzę, jeśli ktoś dołącza. No ale myślę, że nie będą mieli nam tego za złe. Mówiąc niegrzecznie, mogli przyjechać, nie? Okej, ale rozumiemy różne okoliczności. Moi drodzy, jest moim wielkim przywilejem, aby teraz przywitać w gronie rodzinnym naszych braci i siostrę, nasze duchowe rodzeństwo. Wiecie, to jest pewien przykład, że chrzest porównany jest do trzech najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. I te trzy najważniejsze wydarzenia, dopiero połączone w sobie, chyba też w pełni nie są w stanie oddać istoty chrztu. Ona jest głębsza, niżeli cokolwiek moglibyśmy powiedzieć. Ale wiecie, jakie są trzy najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka? Narodziny. To są krańcowe, a pomiędzy tym małżeństwo. Nad wodą słyszeliśmy w wypowiedzi pastora Darka właśnie, że bardzo lubi porównywać chrzest, ilustrować do zaślubin. Każdy z tych wydarzeń, zarówno narodziny, jak i zaślubiny, jak i śmierć, ma swoją wymowę. Ma swoją wymowę. Bo dla ludzi wierzących śmierć nie jest tragedią. Dla ludzi wierzących śmierć jest wytchnieniem, jest chwilą przerwy, jest odpoczynkiem po trudach życia. I dlatego nie pamiętam waszych imion. Marzen, Małgosia, Bogdan, Marian i Bartek. Patryk, przepraszam. To do was kieruję to słowo. Wszyscy pozostali nie muszą słuchać. Przepraszam za trochę takiego przekąsu. Pamiętajcie, apostoł Piotr napisał słowa, które w szczególny sposób dotyczą was dzisiaj i dotyczyły każdego z nas, tych, którzy przeżywaliśmy taką chwilę i tych,
wśród nas, którzy stoją jeszcze przed taką decyzją. Pierwszy list apostoła Piotra, drugi rozdział zaczyna się takimi słowami. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Nic dodać, nic ująć. Ten zwrot, odrzućcie więc wszelką złość. No właśnie, żeby to się tak dało odrzucić jak niechcianą rzecz. Wiecie, te wady to się zachowują jak bumerang. Wiecie, co to jest bumerang? Dlatego myślę, że bez szkody dla tekstu to pierwsze słowo wyraziłbym w takiej formie, odrzucając więc wszelką złość. Bo to nie jest coś, co można zrobić raz na całe życie. Ale to jest coś, co będziecie w swoim życiu, w doświadczeniu chrześcijańskiego życia czynić, decydować wiele razy. Odrzucając więc, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali. Ale pamiętajcie też, że ten wzrost prowadzić ma nas do duchowej dojrzałości. A więc mleko nie może być jedynym posiłkiem. Ale ma ono pomóc nam do wzrastania ku pełnej dojrzałości. Dlatego apeluję do was, apeluję do siebie i do każdego z nas. Czy oddałeś już całe swoje serce Jezusowi? Czy oddałeś już całe swoje serce? Tu nie chodzi o deklarację. Tu nie chodzi o oświadczenie. Tu chodzi o wnętrze. Czy wszystkie zakamarki twojego życia udostępniłeś Panu Jezusowi? Czy nie zostawiłeś czasami jakiegoś kącika zasłoniętego parawanem, który chciałbyś zachować dla siebie i powiedzieć, Panie Jezu, tam nie zaglądaj, proszę. Nie zaglądaj tam, Panie Jezu. Wiecie, Jezus w sercu. Jezus w życiu. Gdy siadasz przed telewizorem czy smartfonem, włączając stronę jakąkolwiek, czy Pan Jezus mógłby z tobą usiąść, czy powiedziałbyś, Panie Jezu, teraz na chwilkę zostaw mnie samego. Jeśli wychylasz kieliszek alkoholu, puszkę piwa, bracia i siostry, to jest problem. Nie wszyscy z tym mają problem, ale niektórzy tak. To największe przykazanie, które znamy, gdy cytuję, to zawsze zwracam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, będziesz miłował Pana Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. A więc, kochani, na dwie rzeczy zwracam uwagę. Po pierwsze, całość. Nie bawcie się w połowicznych chrześcijan. Nie bawcie się w połowicznych adwentystów. A drugą rzecz, na którą zwracam uwagę, to w tym przykazaniu to słowo całe
nie zostało tylko raz powiedziane, ale przy każdym z tych elementów mogłoby to zabrzmieć: będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca swego, duszy swojej i siły swojej. Można by tak skrócić. A nie. Bo ktoś by pomyślał, to mamy tylko całe serce zaangażować, a duszę to tak już nie musimy całą zaangażować. Z całego serca, z całej duszy i z całej siły, bo to jest też wysiłek. Zastanawiałem się, w miłości wysiłek? Przecież miłość to powinna być przyjemnością. Wysiłek kojarzy nam się z pewnym trudem. Nie chcę tego w tej chwili rozwijać, ale użyję tylko pewnego przykładu. Jak maleńkie dziecko zapytacie, jak kochasz mamusię, to wiecie, jak małe dziecko odpowiada? Odpowiada rękami i mówi tak. Ono rękami odpowiada. I tak, że aż czerwone na twarzy się robi z wysiłku. To jest odpowiedź na pytanie, jak kochasz mamusię, jak kochasz tatusia. To tylko małe dzieci tak kochają. Powiedzieliście dzisiaj komuś już, że kochacie go? A? Przygodnie napotkanemu przyjacielowi, bratu, siostrze. Prosiłem o to rano. Macie jeszcze niepowtarzalną szansę przez najbliższą godzinę. Tak, Bóg nas kocha i dlatego Patryk, Marian, Bogdan, Małgosia, w drugą stronę teraz. Podejdźcie proszę tutaj do przodu. Uzyskać głos. Dziękuję bardzo. Ponieważ zbór, Kościół jest rodziną. Jest rodziną. Ostatnio słyszałem takie bardzo ciekawe zdanie, na pewno wielu z was to też słyszało, to w owym internecie. Są też takie perełki. Ktoś powiedział, Kościół to nie jest miejsce, do którego uczęszczasz, ale to jest rodzina, do której należysz. Tylko że dzisiaj słowo rodzina przeżywa kryzys. Autentyczny kryzys. Dlatego potrzeba ludzi, którzy będą nadawali czy przywracali właściwe znaczenie i zrozumienie słowu rodzina. Pamiętajcie, rodzina was potrzebuje, wy potrzebujecie rodziny. Kościół potrzebuje was. Wy potrzebujecie Kościoła. To jest oczywiste. Kościół nie zbawia. Kościół nie zbawia. Zbawia Chrystus. Ale Chrystus buduje Kościół z żywych kamieni. I tymi kamieniami żywymi jesteście również i wy, którzy zdecydowaliście, aby zanurzyć się w Chrystusie tak jak w tej wodzie, która z wszystkich stron was ogarnęła. Tak niech miłość Boża ogarnia was. A przyjmując was dzisiaj do grona Kościoła międzynarodowego, ponadczasowego, historycznego, bo to jest jeden lud Boży, do lokalnego zboru będziecie przyjęci w lokalnych zborach w następnym czasie. Ale dzisiaj, zanim podam wam rękę na znak tego powitania, tej społeczności, chcę dedykować wszystkim wam słowa z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Chciałbym, żebyście zapamiętali te słowa jako dedykację od rodziny, która dzisiaj towarzyszy wam w tym wielkim dniu. I dlatego, Patryk, podaję ci prawą rękę jako symbol powitania i społeczności.
społeczności z ludem Bożym, z Kościołem na całym świecie. Niech Ci Bóg błogosławi, a te słowa przyjmij i niech one echem brzmią w Twoich uszach, abyś się nie wycofał nigdy. Marianie, Tobie również podaję prawą rękę jako symbol, jako znak społeczności, witając Cię w gronie rodziny Bożej, w gronie Kościoła. I te słowa również niech brzmią echem w Twoim życiu. Bądź wytrwały. Macie, Małgosiu, te słowa również są skierowane do Ciebie. Niezmiernie mi miło jest witać Ciebie i podać Ci prawą rękę jako symbol, jako znak również społeczności z Kościołem. Jako kaznodzieja, jako pastor tego Kościoła witam Cię w rodzinie Bożej. Bogdanie, ostatni będą pierwszymi. I w tym gronie dzisiaj życzę Ci, abyś trwał, abyś to, co dzisiaj przeżyłeś, podtrzymywał w swoim życiu, rozwijał się, wzrastał. Podaję Ci prawą rękę na znak społeczności i jedności z Kościołem, z ludem Bożym na całym świecie. Niech Ci Bóg błogosławi. Amen. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszamy teraz siostrę Dorotę, aby wykonała utwór na chwałę naszemu Stwórcy. Pochmurnego dnia, bezradny tak jak może dziecko być, aby żyć swoim życiem, spędzić krótkich kilka lat, lecz niedługo przyjdzie dzień odejścia stąd. Pozostawisz wszystko, nic nie weźmiesz. Rzekę Jordan przekroczysz całkiem sam. Nikt nie zdoła pomóc Ci, na nic da się to, co masz. Rzekę Jordan przejść musisz całkiem sam. Jak szybko mija rok za rokiem, pomału zapada zmierzch. Dobrze przeżyć życie swe z całych sił. Co mogłeś, to czyniłeś, ze zmęczenia brakło sił. I w końcu duszę swą utracić masz. Pozostawisz wszystko, nic nie weźmiesz. Rzekę Jordan przekroczysz. Na nic da się to, co masz. Rzekę Jordan przejść musisz całkiem sam. Jeśli wiecznie chcesz żyć, żyć z Jezusem, życie swe w Jego ręce dzisiaj złóż. Tylko On pomoże Ci, Jemu powiesz wszystkie dni. Spotkaj Go, nim na drugi przejdziesz brzeg. Spotkaj Go, nim na drugi przejdziesz brzeg.
dziękujemy siostrze za ten utwór. A teraz zapraszamy brata Jacka, aby służył nam Słowem Bożym. Moi drodzy, tak jak siedzicie, proszę skłońcie czoła do modlitwy. Łaskawy Panie, chcemy ponownie otworzyć Twoje święte słowo, z niego zaczerpnąć mądrości. Dlatego prosimy, aby Duch Święty czuwał nad całym rozważaniem, aby błogosławił wszelkimi dobrymi decyzjami, ugruntował wiarę. W imieniu Jezusa prosimy i dziękujemy za to, co uczynisz, Boże. Amen. No cóż, moi drodzy, pora na rozważenie drugiej części hasła, prawda? A więc, proszę. No właśnie, bądź gotowy. Na temat gotowości i przygotowania to już z pewnością wysłuchaliście no, nie jednej setki kazań, przypuszczam, wykładów kazań, prawda? Więc przypuszczam, że z niejednej piersi wyrwało się żałosne westchnienie. Ile jeszcze można, prawda? A w ślad za tym idzie pewna obietnica. Dobra, wytrzymam te pół godziny, a potem już będzie lżej. No to dobrze, to ja wam obiecuję nie więcej jak pół godziny. Możemy się tak umówić? Więcej. Nie, nie, dobrze, dobrze. Moi drodzy, wobec tego otwórzmy na początek Ewangelię Łukasza. Ewangelię Łukasza i tam rozdział 18. Ponieważ tam jest to jeden z najbardziej lapidarnych przepisów na przygotowanie się. Na przygotowanie się, tak. Nawiasem mówiąc, jak odpowiadacie na pytanie, czy to długo trzeba czekać na to przygotowanie, czy nie? Jak to osiągnąć? Trudne to, czy łatwe? A, teraz ciężko się wychylić, nie? Bo jak tu powiedzieć coś przy takiej rzeczy? No dobrze. Więc moi drodzy, sprawa jest bardzo prosta. Naprawdę bardzo prosta. W tym 18 rozdziale, znajdujemy takie słowa Pana Jezusa, począwszy od wiersza 9. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. I czytam od wiersza 9. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Pytanie do młodzieży, co to znaczy miłościw? Tak, bądź łaskawy, bądź miłościwy. Dobrze. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie poniżony, a będzie wywyższony. Dobrze. Moi drodzy, zwracamy uwagę na konkluzję tej historii. To jest bardzo prosta, bardzo przejrzysta. Pan Jezus mówi tak, ten poszedł usprawiedliwiony, dosłownie uznany za sprawiedliwego. O kim to? O faryzeuszu czy o celniku? O celniku, oczywiście. On poszedł uznany za sprawiedliwego do swojego domu. Powiedzcie mi, co to znaczy w praktyce mieć taki glejt, otrzymać certyfikat uznany za sprawiedliwego. Co to znaczy w praktyce? Jest to przepustka do nieba? Rzeczywiście, któż by śmiał to zakwestionować? Bóg mówi człowieku, wypisuje zaświadczenie, prawda? Zostałeś uznany za sprawiedliwego. Bach, pieczęć, data, podpis. Jezus Chrystus. O, tak, taki podpis, prawda? I daje ci to do ręki. No kto jest to w stanie zakwestionować i powiedzieć, nie, ty jeszcze nie gotowy do Królestwa Bożego. No przecież nie ma takiej siły. Prawda? Nie ma takiej siły. Siostra White wyraziła to bardzo lapidarnie i powiedziała tak, jeśli teraz jesteś w porządku wobec Boga, jesteś przygotowany, aby Chrystus przyszedł dzisiaj. A, i
teraz się odezwą inni. A kto może powiedzieć, że jest w porządku wobec Boga? A czy ten celnik mógł powiedzieć, że jest w porządku wobec Boga? Oczywiście. A co to poprzedziło? Świadomość tego, że jest nie w porządku wobec Boga. Prawda? Biblia jest pełna takich paradoksów, ale my je dobrze rozumiemy, prawda? I tutaj nie ma nic skomplikowanego. Ewangelia jest rzeczą bardzo prostą, równie głęboką, ale bardzo prostą. Ten człowiek uzyskał odpowiedni certyfikat wstępu do Królestwa Bożego i nikt nie ma prawa tego zakwestionować. No, to teraz niektórzy pomyślą, to tak mi mów, codziennie tak mi mów, prawda? Ja niczego więcej nie chcę, tylko właśnie tego. To ja sobie będę grzeszył spokojnie, tak nie za dużo, nie, to z umiarem, prawda? Z umiarem, żeby tam nie przeciągnąć struny, żeby się Bóg nie wkurzył. A więc ja sobie tak będę grzeszył, a zarazem ja będę się bił w pierś, tak? Bił w pierś swoją, nie cudzą. I będę mówił, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu i nic więcej mi nie trzeba. Tak to jest, czy nie? Więc skoro usprawiedliwienie jest tak proste i daje wstęp do nieba, to dlaczego jest napisane, żeby się troszczyć o uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana? I teraz chcemy powiedzieć, Panie Boże, no czemu zepsułeś tak miłą atmosferę, prawda? Tak dobrze wszystko szło. Już byliśmy prawie tam w górze, a tu łup znowu i na ziemię, prawda? No i jak z tego teraz wyjść? Moi drodzy, dlaczego to usprawiedliwienie, to uświęcenie jest istotne? No, może zilustrujmy to w taki sposób. Wyobraźmy sobie, abstrahując od wszelkich teologicznych niemożliwości takiego zdarzenia, ale wyobraźmy sobie, że Chrystus zdecydował się przyjść do zboru wiślańskiego na rok. Na rok. To zakomunikował, obojętne w jaki sposób, ale rada nie ma wątpliwości. Rada się zebrała, powiedziała, tak, Jezus przyszedł, powiedział, ja tutaj będę przez rok wśród was mieszkał. Jak myślicie, cieszyliby się wiślanie? Powinni. Tak, jeszcze jakby z dumą chodzili, powiedzieli, do Skoczewa nie poszedł, do nas przyjdzie. No dobrze. Ale teraz tak, trzeba temu Jezusowi zapewnić wikt i opierunek, prawda? A więc będzie rok, no to będzie gdzieś musiał mieszkać, prawda? Trzeba będzie mu dać jeść, no jakieś ubranko, tam coś jeszcze, prawda? Zgoda, w porządku. Czy byłby z tym problem? No, absolutnie, prawda? Gdyby rada zboru się zebrała i chciała wyznaczyć, powiedzmy, 12 rodzin, które będą co miesiąc gościły Jezusa, co? Jej, to... Kolejka momentalnie by się ustawiła, prawda? Byliby się kto pierwszy. Przez pierwsze 2 tygodnie. A potem lista zaszczyconych szybko zmieniłaby się w listę zobowiązanych. Nie, no ja rozumiem, ktoś wyjeżdża gdzieś tam, to akurat nie może i przychodzi i mówi, siostro, to może ty byś teraz Jezusa wzięła na 2 tygodnie, bo wiesz, ja muszę tam, moja ciocia chora. No wiesz, ale mnie też tak, o jakoś krzyż mnie tak boli, to ja nie bardzo mogę. Przypuszczam, że szybciej niż możemy sobie wyobrazić, Jezus zostałby przekazany zborowi Skoczowskiemu. Ale nie cieszcie się, bo tam by było dokładnie to samo. I lista zaszczyconych szybko zmieniłaby się w listę zobowiązanych. I teraz mi powiedzcie, czy jest nam potrzebne uświęcenie. No jest, oczywiście, bo z tym świętym Jezusem to trudno jest wytrzymać. No bo tak, dobrze, rano w porządku nabożeństwo. O, no to on niech prowadzi, bo to najlepiej zrobi, prawda? No to jesteśmy po nabożeństwie, potem tam śniadanko, to bez problemu, dobrze, do pracy idziemy się. No to dobrze, w porządku, to Jezus tam sobie siedzi w domku, dacie mu książeczkę, on sobie poczyta, no pięknie. No ale wracacie, obiad, prawda? Może niekoniecznie zjadłby wszystko to, co mu podacie. Nie wiem, ale to już jest inna sprawa. No ale potem co z nim zrobić? Popołudnie długie, do wieczora daleko, prawda? Zanim to nabożeństwo wieczorne, o czymś trzeba gadać, prawda? No o czym? Stale tylko o świętości. Dobra, on wam przez kilka dni opowie, jak jest w niebie, no ale co potem, prawda?
no przyziemność aż skrzecze, aż by się chciało tam jakiś teleturniej obejrzeć, prawda? Serial jakiś. No a tu nie wypada z Jezusem. No nie wypada. I po 2 tygodniach macie dość tej świętości. I mówicie, może by tak Pan Jezus uświęcił teraz jakąś inną rodzinę. No więc popatrzcie, czy my potrzebujemy uświęcenia. Przecież kochani, jak nastanie ten czas, kiedy ten Pan, który mówi, że przychodzi, naprawdę przyjdzie, to wszystko się zmieni. Nie będzie twoich ukochanych seriali telewizyjnych. Nie będzie. Nie będzie ploteczek z pogranicza obmowy. Ja wiem, że to trudno rozdzielić. Ale wy wiecie, kiedy to jest. No nie będzie. No i co teraz? Co z tym zrobić? Z tą atmosferą świętości, która no nie pasuje. Tak jak za ciasny garnitur. Tam pije pod pachami, prawda? Gdzieś pęknie nie tam, gdzie trzeba. No i co? No jest problem. Więc do świętości trzeba się przyzwyczajać. W starym przekładzie Biblii i w dzisiejszej Biblii Gdańskiej też jest tak ładnie napisane w księdze Hioba. Przyuczaj się, proszę z nim przestawać, a uczyń sobie z nim przymierze, boć tak się będzie szczęściło. Tak, my nie rodzimy się gotowi do świętości. My tylko udajemy, że tak bardzo tego chcemy, ale my potrzebujemy się w to wdrażać. I ten czas przygotowania jest nam bardzo potrzebny, nie tylko dlatego. Nie tylko dlatego, że naprawdę musimy się przyuczać. Uświęcenie jest potrzebne Panu Bogu, aby móc pokazać tym wszystkim, którzy z wysokości niebios przypatrują się historii, jaka tutaj się rozgrywa, że miłość jest silniejsza niż grzech. I że nawet ludzie obciążeni grzesznością, a wszyscy jesteśmy obciążeni grzesznością, mogą być doprowadzeni do sytuacji chodzenia po wodzie. Wierzycie, że możemy chodzić po wodzie? Czy nie? A, no tak, oczywiście. Oczywiście, Słowo Boże, prawda, przykład i tak dalej. Chodzenie po wodzie, tak, naturalnie. To jest naturalne powołanie Adwentysty Dnia Siódmego. Naturalne powołanie Adwentysty Dnia Siódmego. Ale jak spróbujemy zapytać, czy wierzycie, że można żyć bez grzechu? A nie, bracie, gdzie? Bez grzechu to się nie da. Aha, czyli tak, po wodzie się da, bez grzechu się nie da. To znaczy, że tak, Bóg jest w pewnych sytuacjach silny, a w drugich jest bezsilny. Gdzie tu jest sens? Gdzie tu jest sens, powiedzcie mi? O zgrozo wciąż słyszę z różnych ust, że my musimy grzeszyć, no bo taka jest nasza natura. Taka jest nasza natura. To prawda, natura jest grzeszna, dopóki Chrystus nie powróci, taką pozostanie. I prawdą jest tak samo, że Jezus, pomimo tej grzesznej natury, daje nam certyfikat. I ilekroć przychodzimy do Niego i mówimy, przepraszam Cię, Panie Boże, zawaliłem sprawę, to On daje nam certyfikat, jak temu celnikowi, i powiedział, masz wstęp do mojego królestwa. Tak się dzieje. Ale też jest taką samą prawdą, że jeśli ktoś uradowany tym certyfikatem mówi, to ja sobie mogę pozwalać. To ja mogę, bo zawsze ten certyfikat dostanę. To niech zapomni. Nie ma czegoś takiego. Ponieważ otrzymanie tego certyfikatu jest uzależnione od dobrej woli. A więc od pewnego usposobienia wewnętrznego, które powiada, Boże, proszę Cię o przebaczenie dlatego, iż zdaję sobie sprawę z tego, że to, co zrobiłem, jest obrzydliwe, jest grzechem i ja nie chcę więcej tego robić. Bracie, siostro, oświadczam Ci, że jeśli przychodzisz do Boga i nie masz tej intencji w swojej duszy, nie popełniania więcej grzechu, jeśli tego nie masz, to nie masz przebaczenia. Choćbyś nie wiem, jak był wzruszony, nie wiem, ile pięknych filmów o Jezusie oglądnął. Tak jest, dziękuję. Choćbyś nie wie, ile pięknych kazań usłyszał. Jeśli nie ma w tobie, w twoim wnętrzu pragnienia niepopełniania grzechu, to nie masz przebaczenia grzechu. Przebaczenie jest tylko dla tych, którzy nie chcą grzeszyć. Cieszę się, że przynajmniej jedna osoba była w stanie powiedzieć amen. No dobrze. Dobrze. Moi drodzy, więc uświęcenie jest nam potrzebne. Również i jako wskaźnik.
Prawda? To pełni rolę termometru. My wiemy, uświęcenie nie daje zbawienia, to jest sprawa oczywista. Ja w takim gronie nie muszę tego powtarzać ani udowadniać. Ale może tylko przypomnę właśnie, że uświęcenie pełni rolę wskaźnika tak jak termometr. Termometr nie sprawia, że w pokoju jest określona temperatura, prawda? On nie robi temperatury, on tylko pokazuje, jaka jest temperatura. Więc uświęcenie, też uświęcenie nie daje ci wstępu do Królestwa Bożego. Ono tylko pokazuje, czy ty zostałeś tam zakwalifikowany. Prawda? A więc jest to dosyć istotny wskaźnik. Tak nawiasem mówiąc, oprócz grzeszenia, którego należy się pozbyć, zanim Chrystus powróci, i Jezus daje na to obietnicę w Piśmie Świętym, że On ma moc z nami to zrobić. Ja przywołam może tylko jedną z pierwszego listu do Koryntian. Otwórzcie proszę na chwileczkę. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Tych obietnic naprawdę jest wiele i jestem za nie Bogu bardzo wdzięczny, ponieważ one mówią o tym, że my pomimo grzeszności nie musimy żyć w grzechu. To tak jak ten, który przechodzi przez cmentarz, niekoniecznie musi być nieboszczykiem, prawda? No właśnie. To my tak samo, pomimo grzeszności, nie musimy grzeszyć. O tym wie każdy człowiek, który został wyrwany ze szponów alkoholizmu. Na przykład. To on zawsze się przedstawia. Jestem alkoholikiem, taki a taki, imię, prawda? Od tylu a tylu lat niepijący. Taki człowiek jest żywym świadectwem mocy Bożej. On wie, że uzależnienie jest jego problemem, ale on mu nie ulega. My wiemy, że grzech jest naszym problemem, ale wcale nie musimy mu ulegać. O tym Bóg powiedział już na początku Kainowi. Kusi cię, a ty masz nad nim panować. Dałem wam moc, powiedział Chrystus. Nie tylko do uzdrawiania innych, ale do tego, żeby samemu zaznać uzdrowienia. Dałem wam moc. Więc nie siedźcie przy jakimś ogarku, przy jakiejś świeczce małej, skoro macie elektrownię atomową do dyspozycji. Prawda? Mamy już, przypuszczam, pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział. I tam czytamy tak. Ach, przeczytam, co sobie będziemy żałować. Od 4 wiersza. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi nas aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pytam was, czy wy w to wierzycie? Bo jeśli w to nie wierzycie, to nie macie nic do powiedzenia drugiemu człowiekowi. Nic kompletnie. A cokolwiek powiecie, nie będzie miało żadnego sensu. Bo jeśli ten człowiek będzie pytał o faktyczną moc, to wy powiecie, no ta moc jest fajna, no tak, chodzić po wodzie się da, ale chodzić bez grzechu się nie da. Jakie to jest świadectwo wystawione Bogu? To jest żałosne nieporozumienie. Wśród was są ludzie. Są ludzie, którzy tej mocy doświadczyli, bo chrześcijaństwo jest najpiękniejszą ideologią, jaka istnieje na świecie. Nie ma piękniejszej. Ale oprócz tego chrześcijaństwo jest doświadczeniem mocy tej ideologii i wśród was, w waszych zborach są ludzie, którzy powiedzieli pewnego razu: Boże, ja chcę skończyć z takim czy z innym grzechem, bo mnie to mierzi i ja nie chcę tam po kawałku rezygnować, prosić, borykać się, wyznaczać sobie jakieś terminy, picie do połowy, palenie do ćwiartki. Boże, uwolnij mnie, bo ja tego nie chcę. I niektórzy z was wstali rano jako ludzie wolni. Więc mi nie mówcie, że się nie da. To jest program dla każdego adwentysty dnia siódmego. Życie w grzeszności, ale bez popełniania grzechów. Nie przestanę wam o tym mówić. Ja wiem, że się wielu to nie podoba. Nie szkodzi. Ale musicie to usłyszeć, bo taka jest prawda. O tym mówi Bóg w swoim słowie. A dzisiaj,
kiedy ten wielki bój powoli dobiega końca, wielki bój między Bogiem a szatanem, Bóg potrzebuje mieć lud, który zaprezentuje i pokaże i powie całemu wszechświatu, popatrzcie na nich. No popatrzcie się na nich, na tych z Wisły, ze Skoczowa, z Cieszyna. Możecie ich pozabijać, a oni i tak ode mnie nie odstąpią. Oni zawsze będą mi wierni, bo to są moi ludzie, naprawdę. Tacy z krwi i kości, moi ludzie. To nic, że mają grzeszne natury. Ja już im dawno dałem ten glejt do nieba. Usprawiedliwienie. To są moi ludzie. Oni zawsze mnie będą słuchać. Moi drodzy, jest pytanie, czy chcecie uczestniczyć w takim programie. Tak, to jest pytanie. Czy chcecie uczestniczyć w takim programie przysposobienia do tego rodzaju świętości? Ja wiem, że są wymówki. A genetyka, mój dziadziuś, mój tatuś, to możemy w nieskończoność się odwoływać do grzechów naszych przodków. Wychowanie to jest następna wymówka, prawda? A bo mnie w domu to tam krzyczała mamusia, prawda, i ja się posiusiałam i tam coś innego. Tak, wymyślajmy dalej takie rzeczy. Środowisko, o, złe środowisko, tak, Panie Boże. Ten zbór, jak ja bym był w innym zborze, och, to ja bym był święty człowiek. Tak. Można wymyślać nie wiadomo ile takich powodów, ale Jezus powiedział, jestem z wami. Jestem z wami, aż do skończenia świata. Jestem z wami. To mało? To mało, żeby przestać. To jest wszystko, tak jest. To jest wszystko. Przecież, moi drodzy, gdyby Jezus tak naprawdę fizycznie stanął przy każdym z was, to zastanówcie się, ile paskudnych słów, które nie powinny były być wypowiedziane, nie zostałyby wypowiedziane, bo przy Jezusie się nie da. Ile kłótni w domu by w ogóle nie zaistniało, bo przy Jezusie się nie da tego zrobić. Więc jeśli Jezus mówi, jestem z wami, a do tego jeszcze mówi, dałem wam moc, to znaczy, że mamy wszystko, absolutnie wszystko, co jest potrzebne, żeby się przestać głupio usprawiedliwiać i powiedzieć, no nie, no ta świętość, no to tak fajnie posłuchać od czasu do czasu, tak, powzruszać się trochę, ale to nie dla mnie, nie. Dzisiaj ludzie nie chcą świętości. I olbrzymia większość chrześcijan nie chce świętości w sobie, ponieważ nie chcą wyrzeczeń. Ja wiem, że ten przykład, który wymieniłem, a mam pewne osoby przed oczami, które tak doświadczyły mocy Bożej, natychmiastowego uwolnienia, nie zawsze w taki sposób się to realizuje. Czasem Bóg daje siły, aby dzień po dniu borykać się i rezygnować z tego, co złe. Tak. Tak też bywa, oczywiście. I ten program wdrażania do świętości czasem trochę trwa. No ale przecież codziennie otrzymujesz czas od Pana Boga. 24 godziny. No to nie narzekaj, tylko dobrze to wykorzystuj. Jeśli nie wierzysz w możliwość niegrzeszenia, to tym samym uznajesz te Boże obietnice, choćby jak tę z listu do Koryntian, za kłamstwa. I przedstawiasz Bożą miłość jako słabszą od potęgi grzechu. To jest coś niesamowitego. A tym samym działasz destrukcyjnie i na siebie, i na innych, którzy cię słuchają. Moi drodzy, to naprawdę nie jest takie trudne. Naprawdę nie jest takie trudne. Jan napisał, przykazania Boże nie są jakie? Tak jest, nie są. Tylko kto ten tekst odczytuje? Prawda? Dzisiaj on jest niewygodny. Wiara nie musi być koniecznie widowiskowa. Przypominacie sobie, kiedy Chrystus jest przed ostatnią wieczerzą, to On wysyła uczniów, wysyła ich po osiołka i kiedy chodzi o przygotowanie sali, to mówi, idźcie do tego człowieka, do wiadomego nam człowieka. Do wiadomego nam człowieka. Prawda? Chrystus miał cichych zwolenników. Nie wszyscy muszą być tak widowiskowi, jak apostołowie byli. Prawda? To było ich przeznaczenie, oni się wywiązali, wszystko w porządku. Chrystus miał cichych zwolenników, ale ci cisi zwolennicy byli posłuszni. Byli posłuszni. A więc to nie jest takie trudne. Bóg dostosowuje
możliwości człowieka, może inaczej, dostosowuje do możliwości człowieka swoje wymagania. Nie tak dawno omawialiśmy przykład Abrahama, prawda? No i to ofiarowanie Izaaka i oczywiście niekończące się przy tym pytania, ale czy my bylibyśmy w stanie coś takiego zrobić? Te pytania są niepotrzebne, zupełnie niepotrzebne. Ponieważ Bóg od nikogo potem już nie zażądał czegoś takiego. Od Abrahama tak, ale od Mojżesza nie, na przykład, prawda? Ani od nikogo innego nie zażądał. Każdy ma swoje przeznaczenie. Każdy ma swoją drogę. I najważniejsze jest, żeby się z tego wywiązać. Z tego, do czego tobie przeznaczył, co tobie przeznaczył Bóg. Moi drodzy, to może taki przykład. Wyobraźcie sobie, że mamy tutaj z jednej strony, no co powiedzmy, kogo? Ucznia pierwszej klasy. No i on się tam nauczył dodawać, trochę odejmować, prawda? No jakoś mu to tam całkiem dobrze wychodzi, dostał piątkę na koniec roku. No wszyscy się cieszą, rodzina szczęśliwa, tam babcia wyasygnowała jakąś kwotę do kieszonki. Dobrze. A po drugiej stronie jest student matematyki. On akurat skończył, no też pierwszy rok, ale nie poszło mu całkiem na egzaminach i dostał truje. No więc teraz jak ocenilibyśmy tych dwoje, prawda? No jak? Który jest więcej wart? No jeden dostał piątkę, prawda? A drugi dostał truje. Gdybyście mieli do rozwiązania problem matematyczny, do kogo byście poszli z prośbą o pomoc? No chyba do studenta, ale on dostał truje. To jest gorszy od tego, prawda? No widzimy, jak ta względność ocen daje o sobie znać. Nie wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby robić te same rzeczy. Nie każdy musi być Mojżeszem. Jeden z cadyków żydowskich miał na imię Zusia. Spuentował to kiedyś w taki sposób, że kiedy stanie u wrót nieba, nie zapytają go: Zusia, czemu ty nie byłeś Mojżeszem? Tylko zapytają go: Zusia, czemu ty nie byłeś Zusią? Myślę, że to jest dobre spuentowanie. Każdy z nas ma wyznaczoną drogę. Od każdego z nas Bóg czegoś oczekuje. Na pewno pozbycia się grzechu. To jest bezdyskusyjne. Tu nie ma wyborów, prawda? Na pewno. Ale oprócz tego mamy różne inne zadania. Różne inne zadania. Mamy różne inne sprawy, którym powinniśmy się poddać. No, na przykład są ludzie bardzo raptowni w swoim postępowaniu. No, mamy na przykład takich gorliwców, którzy są w stanie odpowiedzieć na każde pytanie w lekcji szkoły sobotniej, prawda? No i usiłują to robić. Tak. Są zbory, w których skwapliwie się pozwala takim gorliwcom, prawda? Bo wtedy można siedzieć cicho i nic nie robić. Ale na ogół tacy ludzie są uciążliwi. Czy oni grzeszą? Nie, oczywiście, że nie. To nie jest grzech. Natomiast tego rodzaju gorliwość bywa uciążliwa, prawda? I powiemy, to nie jest grzech, ale to jest pewna uciążliwość. Trzeba z takim człowiekiem porozmawiać, starać się, no, żeby on pozwolił też i innym się wykazać. Prawda? No pozwoli, nie pozwoli. Takiego rodzaju oszlifowania to każdy z nas potrzebuje i tę pracę Duch Święty nad nami wykonuje i będzie wykonywał do końca życia. Ale jeśli chodzi o grzech, to bezwzględnie Bóg chce każdego w sposób trwały od grzeszenia już tu i teraz uwolnić. Dlatego, moi drodzy, uświęcenia nie trzeba się bać. Nie trzeba, absolutnie. Trzeba się o nie modlić. Trzeba prosić Pana Boga: Boże, zbudziłem się dzisiaj, żyję, świetnie. No to daj mi, Panie Boże, przeżyć ten dzień bez grzechu. Oczywiście, zaraz przyjdzie żona i powie: ty zapomnij. Ty wiesz, co ci zaraz żona powie? No to zapomnij, nie da się. Nie, 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 nie. To nie tak. Powie, nie powie, to jest inna sprawa, co ona zrobi. Ale Panie Boże, ja chcę przeżyć ten dzień bez grzechu. Zrób to ze mną, proszę. Nawet ze mną, Panie Boże, zrób to, ponieważ Ty jesteś Bogiem cudów. Ty jesteś Bogiem od umożliwiania człowiekowi chodzenia po wodzie. Lud Boży powinien się o to modlić bez przerwy, codziennie, bo to jest program dla nas.
I ten program, moi drodzy, jest naprawdę do zrealizowania. Wierzę w to głęboko i życzę wam, żebyście również w to wierzyli. Niech wam Bóg dopomoże. Amen. Dziękujemy naszemu Bogu i bratu Jackowi za te słowa skierowane do nas. Dałby Pan, aby te słowa utkwiły głęboko w naszych sercach. Zapraszamy teraz siostrę z Ukrainy, aby wykonała utwór muzyczny. Когда мне трудно, так бывает, я кричу тебе, о, помоги мне. Жизнь бывает, как пустыня, не пройти, не перейти мне без твоей поддержки и руки. Любовь всесильна, я с тобою стану сильной. Не отчаюсь, не устану, я с тобой счастливой стану. Ты мой Бог, и ты веди меня. Я ходила, я искала, находила и теряла. Я тебя в порыве своей жизни. А ты все ждал и молчал, когда приду и позову. Слова тебе такие я скажу. Я хочу под твои крылья, где живет любовь всесильна. Я с тобою стану сильной. Не отчаюсь, не устану, я с тобой счастливой стану. Ты мой Бог, и ты веди меня. Хочу под твои крылья, где живет любовь всесильна. Я с тобою стану сильной. Не отчаюсь, не устану, я с тобой счастливой стану. Ты мой Бог, и ты веди. Siostrze, za ten utwór, na chwałę naszemu Panu i powstajmy do wspólnej modlitwy z pastorem Jackiem. Nasz łaskawy Boże i Panie, wiemy, że dobiegamy kresu historii grzechu i dziękujemy Ci, Panie, za tę błogą świadomość, którą umacniasz w nas.
W imieniu Pana Jezusa Chrystusa polecamy Ci nas, tak jak tu jesteśmy, i naszych bliskich. Tych, którzy jeszcze są daleko, prosimy, zechciej opamiętać, aby nie zmarnowali czasu, jaki jeszcze im został. Nam zaś, Panie, którzy staramy się żyć z Tobą i dla Ciebie, umacniaj w tym przekonaniu, że życie bez grzeszenia jest możliwe. Zechciej sprawić, aby było to naszą codziennością, abyś mógł cieszyć się nami w pełni i abyś mógł z radością zaprezentować nas wszystkim innym jako swoje dzieci, które gotowe są dla Ciebie na wszystko. W imieniu Jezusa proszę Cię o to. Amen. Siądźmy. Zapraszam teraz pastora Zenona, aby w kilku zdaniach podsumował dzisiejszy zjazd w Wiśle. Moi drodzy, Salomon napisał: przed wiekami wszystko ma swój czas, każda rzecz ma swoją porę. Jest czas rozpoczęcia, jest czas zakończenia. Zanim rozejdziemy się, zanim uściśniemy swoje dłonie, zanim serdecznie przytulimy się i powiemy sobie: kocham Cię, siostro. A ja Cię też. Jeszcze proszę brata Mariana o krótki wiersz. Kto poznał Jezusa, do sztu z Bogiem zmierza. Dobrze jest być ludem nowego przymierza. Nasz Pan Jezus w niebie stawia się za nami, na tej ziemi grzechu nie jesteśmy sami. Dziękujemy Jezu, Ty nas odkupiłeś i za nasze grzechy ofiarę złożyłeś. Z łaski Twej jesteśmy Bożym ludem, nowonarodzenie jest to wielkim cudem. Boże Narodzenie jest to wielkim cudem. Dziś były chrzciny. Dziś były chrzciny. To były nowe narodziny. Dzisiaj na naszych oczach narodzili się dla nieba. Takich sztuk tu więcej trzeba. Dzisiaj narodzili się dla nieba. Takich sztuk w zborach adwentowych więcej trzeba. Bóg mówi: proś o wielkie rzeczy. I moi kochani, na początku powiedziałem, że kiedyś miejsce się zaczęsło. Odczuliście dzisiaj ten wstrząs? Ja odczułem. Aby nie niszczyć tego, co zostało powiedziane, w podsumowaniu chcę tylko skierować kilka słów podziękowań. Biblia mówi: za wszystko dziękujcie. Stosujecie to słowo w swoim życiu? Mężowie, dziękujecie swoim żonom? Czy mówicie: coś ty cały dzień nic nie robiła, siedziałaś w domu? Śmiejecie się. Ja wiem, co mówię. Ja dziękuję mojej żonie. Żebym nie zapomniał, zrobiłem sobie ściągę. Ale mogę nie po kolei mówić. Kolejność nie jest ważna. Ważne jest jednak to pierwsze miejsce i na pierwszym miejscu pragnę podziękować Bogu, że jest, za Ewangelię. Za Ewangelię świętości. Bracie Jacku, za chwilę jeszcze Tobie podziękuję, że byłeś tym głosem wołającym na pustyni. Dziękuję Bogu.
Dziękuję uczestnikom. I to w takich trzech aspektach. Przede wszystkim wam, którzy jesteście, którzy wytrwaliście, którzy jesteście do końca, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byli, ale wierzę, że jakieś ważne okoliczności spowodowały, że musieli opuścić nas wcześniej. Tak chcę wierzyć, że to nie znudzenie albo brak zainteresowania, ale jakieś ważne okoliczności wpłynęły na to. Dziękuję im również. Gdy spotkacie kogoś, kto był, nie był do końca, przekażcie to słowo podziękowania. Dziękuję tym, którzy towarzyszyli nam wirtualnie z drugiej strony ekranu. Dziękuję za złożone dary, które przynieśliście w obfitości. Dlatego też serdecznie apeluję i zachęcam tych, którzy dzisiaj uczestniczyli wirtualnie w swoich domach czy gdziekolwiek indziej. Z wdzięcznością przyjmie zbór, Kościół również wasz dar, dar wdzięczności na wsparcie nie tylko naszego dzisiejszego zjazdu, ale na wsparcie misji, działalności. Pomyślcie, jak to uczynić. Pragnę wyrazić podziękowanie obsłudze zjazdu, komitetowi organizacyjnemu. Dziękuję za wasze zaangażowanie, za czas, za inwencje, inspiracje. Dziękuję wam. Dziękuję zarządowi diecezji za wsparcie. Niniejszym też przekazuję serdeczne pozdrowienia od przewodniczącego brata Marka Jankowskiego. Dziękuję zborowi w Wiśle, gospodarzowi dzisiejszego zjazdu. I tu chcę wymienić, wiecie, chyba przede wszystkim tych, te siostry i braci, którzy całe swoje serce włożyli, aby zadbać o nasze, o posilenie naszego ciała. Dziękuję. Dziękuję ekipie, która na zewnątrz postawiła ten baldachim, który dzisiaj chronił nas przed promieniami słońca i spowodował, że ten czas był troszkę bardziej znośny. Dziękuję tym, którzy również udekorowali to miejsce bukietami kwiatów. To niby to niby niewiele, a tak wiele zarazem. Dziękuję orkiestrze. Nie wiem, czy słyszą, chyba słyszą. Dziękuję za ich zaangażowanie. Dziękuję pozostałym wykonawcom. Chórowi z Cieszyna, duetom, solistom. Nie będę wszystkich imiennie wymieniał. Dziękuję tym braciom, którzy troszczyli się o nagłośnienie. Dziękuję tym, którzy troszczyli się o transmisję, że to spotkanie mogło być dostępne, również ułatwiając udział w tym zjeździe tym, którzy nie mogli z wielu może ważnych przyczyn na to miejsce przyjechać. Dziękuję za tłumaczenie siostrze Julii. Nie wiem, na pewno będziemy dowiadywać się, czy ta forma tłumaczenia
przy pomocy platformy Zoom zdała egzamin, ale na pewno zbierzemy sporo doświadczeń, aby przy następnych okazjach czynić to lepiej. Dziękuję, pastorze Jacku, tobie. I wiecie, Pan Jezus w Księdze Objawienia, a wcześniej w Księdze Izajasza powiedział: ja jestem pierwszy i ostatni. I tak myśląc o tym, pomyślałem, że jako ostatniemu podziękuję Bogu. Temu, któremu podziękowałem jako pierwszemu. Bo On jest. I On chce być w moim i w Twoim życiu pierwszym i ostatnim. Pierwsze myśli dnia, gdy budzisz się. Czy są z Nim? Ostatnie myśli dnia, kiedy kładziesz się i zasypiasz. Czy są przy Nim? Ileż to trosk, problemów w naszej głowie się przewala. Często zasypiamy z myślami o kłopotach swoich, które przeżywaliśmy. Spróbujcie, dołóżcie tutaj tego wysiłku, aby pierwsze myśli z poranku odpędzić te myśli troski, a przywołać te myśli ku Bogu, aby te ostatnie myśli dnia również przywołać ku Bogu. Kochani, jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam. W swojej niedoskonałości mogłem kogoś pominąć. To dziękuję bezimiennie wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, modlitwą wspierali. Dziękujemy za tą piękną pogodę, która dzisiaj, który mieliśmy udział, że nie musieliśmy kryć się pod dachem, ale mogliśmy w tak miłej atmosferze czas spędzić. Kończymy uroczyście zjazd. Ale nie kończymy spotkania. Wierzę, że jeszcze będziemy, zanim się rozstaniemy, chcieli przynajmniej uścisnąć jeden drugiego. I niech to będzie takim miłym akcentem. Moi drodzy, nie wiemy, co rok przyniesie. Nie wiemy, czy za rok spotkamy się. Tu w Wiśle spotkanie było 3 lata temu. Po 3 latach spotkaliśmy się znowuż w Wiśle. Co będzie za rok? Dzisiaj. Ale jeśli jesteśmy gotowi, tak jak Pan Jezus mówił i to, co dzisiaj słyszeliśmy, bądźcie gotowi, to czy to będzie za rok, czy za miesiąc, czy dziś, czy za jakiś inny okres czasu, to nie ma znaczenia. Jesteśmy gotowi, Panie Jezu, przyjdź. I dlatego kończąc, chciałbym prosić, abyśmy powstali do ostatniej modlitwy. Kochany nasz Ojcze i Boże, dziękuję w tej modlitwie jeszcze raz. Dziękuję, że potrząsnąłeś po raz kolejny. Potrząsnąłeś, przypominając, bo przecież te słowa, które dziś słyszeliśmy, już gdzieś nieraz słyszeliśmy. Ale dziś przypomniałeś nam, do czego nas powołałeś. Dziękuję. I dlatego, Ojcze, kiedy wracamy do naszych domów, dopomóż, aby to, co usłyszeliśmy, przekładało się na nasze życie. Abyśmy okazywali miłość, aby nasze domy były oazami miłości.
aby mężowie okazywali miłość swoim żonom, aby dzieci widziały, jak ich rodzice kochają się, aby w naszych domach, w naszych rodzinach nie było kłótni. A Panie, tam, gdzie one są, tam, gdzie są popękane mury domów, Panie, ratuj, ratuj, co się da ratować. Wierzymy, że Ty robisz wszystko, aby ratować. Dopomóż i przekonuj nas, abyśmy nie bali się świętości. Abyśmy nie kpili ze świętości. Ale żebyśmy dążyli do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Prosimy o nasze zbory. Daj nam zapału, abyśmy kochali nasze zbory, abyśmy do tych zborów wynosili miłość. Nie tylko wynosili i narzekali, że miłości nie ma, ale żebyśmy tam miłość wnosili. Prosimy Cię za Kościołem, prosimy Cię za braćmi, którym powierzone zostały odpowiedzialne funkcje w kościołach, w zborach krajowych, międzynarodowych. Ojcze, w Twoich rękach możemy tylko czuć się bezpieczni. I z Twoim błogosławieństwem chcemy wrócić do naszych domów wzmocnieni, zachęceni, zmotywowani, aby nasze chrześcijaństwo czynić realnym. W imieniu Pana Jezusa nasza nadzieja. Amen. Amen. Tak będziecie błogosławić synom Izraela, mówiąc: niech Ci błogosławi Pan i niech Ci miłościw będzie, niech rozjaśni Pan twarz swoją nad Tobą i niechaj da Ci pokój. Amen. Zjazd niniejszym jest zakończony. Zabierzcie najlepsze, serdeczne pozdrowienia do Waszych zborów, gdy wrócicie. Pozdrówcie wszystkich chrześcijańskim pozdrowieniem. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boża i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami. Amen.